słyszę, jak komentuje Jezus te słowa, nazywając siebie niosącym dobrą nowinę, prawa miłości, zastępującego dawną surowość miłosierdziem, aby przynieść zbawienie wszystkim tym, u których wina Adama czyni chorymi ich ducha, a w następstwie ciało. Piękne powiązanie skutku grzechu, bo grzech najpierw uderza, moi drodzy, w ducha, a później pojawia się choroba fizyczna ciała. Większość chorób, jakie mamy, są konsekwencjami naszego grzesznego życia. Tu nikt takich badań, moi drodzy, naukowych nie prowadzi.